Dziś skok 8 spadochroniarzy z wysokości 8000 metrów. Bardzo surowe przepisy lotnicze uniemożliwiają zabranie na pokład samolotu ekipy telewizyjnej. Dlatego zdjęcia, które Państwo w tej chwili oglądają, wykonał kamerą amatorską jeden ze spadochroniarzy. Spadochroniarze wyskoczyli z samolotu w odległości 40 km od celu. Dzięki urządzeniom nawigacyjnym i parametrom spadochronu, mimo silnego bocznego wiatru, bezpiecznie wylądowali na podwrocławskim lotnisku. Skoczkowie wszyscy na ziemi. Strefa wolna. Jako pierwszy dotknął stopami ziemi pułkownik Władysław Koźmiński, szef Zakładu Spadochroniarstwa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pułkownik ma 55 lat i był to 5803 skok w jego życiu. No nie jest to takie straszne, tym bardziej, że jest to moje życie zawodowe przede wszystkim. Jaka tam temperatura w górze? Minus 40 stopni. Dziełem polskich konstruktorów jest nie tylko spadochron AD-2000. Również maska i butla tlenowe, niezbędne dla skoczków na wysokości kilku tysięcy metrów, powstały w Polsce. Ja mam o nich pozytywne zdanie. Pulpit nawigacyjny też nam się sprawdził. Wyśmienicie widać kierunek, wysokość. Mamy możliwość również korzystania ze stopera. Czyli w przyszłości jest możliwość również wykonywania skoków na dłuższe opóźnienia. Ten spadochron, maska i butla tlenowe dowodzą, że z polską myślą techniczną i przemysłem zbrojeniowym nie jest tak najgorzej, jak przywykliśmy sądzić do tej pory. Wszystko to zostało zaprojektowane i wykonane w naszym kraju bez konieczności kupowania kosztownych licencji zachodnich. Z lotniska w Mirosławicach pod Wrocławiem, Marcin Rosiński.